Detektyw Murdoch. To ważne. Ona jest prawniczką, a ja tylko konstablem. I pisarzem. To mało popłatne. Panie Newsom, raczej nie zależy na twoich pieniądzach. A doktor Ogden i ja. Jestem tylko policjantem. A ona chirurgiem. I psychiatrą. I koronerem. Ma wiele talentów. I ogromne osiągnięcia. Wedle twojej logiki nie powinna się zainteresować kimś takim jak ja. Ale pan jest przystojny. Co pan sądzi? O czym? Dlaczego panna Newsom się mną interesuje? Świat jest pełen tajemnic. Może lubi patrzeć na ciebie z góry. Choć tu nie stanowisz wyjątku. Od kiedy tu jest? Od pół godziny. Ktoś mu podał herbatę? Chyba Higgins. Marnie się zaprezentowaliśmy. Rusz się, Crabtree. Arthur? Tom? Co cię sprowadza po latach? Usiądź. Mam złe wieści. Może pomogę. Przejdę do sedna. Chodzi o twojego syna. Johna? Roberta. Co zrobił Bobby? Niech to ująć. Jest podejrzany o popełnienie morderstwa. Bzdura. Nie sądzę. Mamy świadka. Mój syn nie jest mordercą. Porozmawiam z nim i wyjaśnię to. Nie możesz, bo nie wiem, gdzie jest. Uciekł. Mówię ci po znajomości, wedle policji z Hamilton, twój syn to groźny zbieg. To był inspektor Dreadnought z Hamilton? Wygrywa pan. Potrzebuje pomocy? A pan? Poprosiłbym. Jest w podłym humorze. Niestety, detektywie. Dziękuję za rozmowę. Może panna Newsom jest moją doktor Ogden? Bo ma niskie wymagania. Raczej nienaganny gust. Detektywie? Sprawdzi pan, co się dzieje w Hamilton? Coś konkretnego? Tam na pewno dochodzi do wielu przestępstw. Coś, co może się łączyć z inspektorem. An eventful day, George. Ciekawy dzień? Niespecjalnie. Dobrze dla ciebie, gorzej dla mnie. Dlaczego bronisz kryminalistów? Nie każdy aresztowany to przestępca. Wątpisz we mnie? Niekoniecznie, ale nie wszyscy twoi koledzy są bystrzy. Zjemy coś? Czwartki przeceniają klopsu Scotta. To, co tani, nie zawsze jest smaczne. Zaszalejmy, ale najpierw kogoś ci przedstawię. Dorothy? Moja nowa sekretarka. Pięknie, 3 miesiące już zatrudniasz pomoc. To mój przyjaciel George Crabtree. Poznaj moją sekretarkę. Miło mi. Crabtree? Nietypowe nazwisko. Bardzo się cieszę. Tak? Nieważne. Proszę mówić. Panna Newsom jest wspaniała. Chcę się odwdzięczyć. Czy my się znamy? Dziwny pomysł, ale nie. Bo też skąd? Ale chętnie pana lepiej poznam. Idziemy? Jednak mam ochotę na przeceniony klops. Julia? Julia? Oh, don't thank me. Nie dziękuję. Nic nie zrobiłam. Więc kto? Winna. Smacznego.
hope you like it. Nie trzeba. Pani Huckabee. Shush. Cichutko. I mów mi, Goldie. And... Chciałam przeprosić za swoje okropne zachowanie. Oskarżyłam cię o zamordowanie biednego Raymonda, a nie miałeś z tym nic wspólnego. Wszystko dobrze się skończyło. Nie dla... Jasne. Rozumiem, wciąż jestem roztrzęsiona, ale smacznego. Nie zjesz z nami? Nie mogę, ale dziękuję za zaproszenie. Wpadnę rano posprzątać. Nie trzeba. Trzeba. Dziękuję za waszą przyjaźń. Trafię do wyjścia. Widziałaś, jak gotowała? Nie. Zjem później. Myślisz, że je zatruła? Nie, ale nie jestem głodny. Szkoda marnować tę ucztę. Szkoda, ale też nie jestem głodna. Pachnie ładnie. To prawda. Ty pierwsza? Cheers. Dziękuję. To stało się przed tawerną, gdzie bywają chłopcy z akademii. Pozwalacie dzieciakom z internatu pić w takim miejscu? W ich wieku robiliśmy to samo. A potem? Uczniowie wdawali się czasem w bójki z miejscowymi. Zwykle kończyło się na siniakach. Co zrobił mój syn? Rzekomo. Był w sporze z miejscowym, Gerardem Lacroix. W sporze? Nie lubili się. Czasem musiałem ich rozdzielać. Nie powiedziałeś mi. Tamtej nocy barman wyrzucił twojego syna. Bobby napadł Gerarda, gdy ten wyszedł. Wielokrotnie go uderzył. Chłopak już się nie ocknął. Zatrzymaliście Bobiego? Uciekł. Nie przesłuchałeś go. Świadek widział całe zajście. Pomówię z nim. Już to zrobiłem, a ja nie. Podaj nazwisko. To mój teren i mój syna, to ważniejsze. Jak nie powiesz, sam się dowiem. Nie wierzę. To prawda. Porwała cię moja sekretarka na pewno? Nie na pewno, ale wygląda bardzo podobnie. Tak samo mówi. Przecież tamta wyjechała, tak sądziłem. Jutro ją zapytamy. Odejdę i powiem, czy to pani jest kobietą, która mnie przetrzymywała? Uważaj na nią. Jasne. Dostarczysz mi broń? Nie żartuj ze mnie. Próbuję. Spójrz, jaka miła niespodzianka. Rzeczywiście, niespodzianka. Ciebie też miło widzieć. Pomyślałam, że wpadnę. Zjemy kurczaka. Lubisz go? Nie teraz. Więc usiądź z naszym gościem. Za chwilę. Przepraszam za męża. Niepotrzebnie. Już przywykłam. Wierzę. Ciągnij. Jest ogromna. Już się nie nudzisz? Wielgaśnia. Błyskawicznie nas minął. Detektyw Murdoch wygra? Wszystko jest możliwe. To nie moja wina. Byłem pierwszy. Wiem, wierzę ci. Masz jakiś kłopot?
It's just been a long Nie, ale to był ciężki dzień. You're sure? Na pewno. If my visit was ill advised. Jeśli wizyta jest nie w porę. It's nothing to do with that. Nie chodzi o ciebie. Who's this? That's Bobby, my youngest. Mój młodszy syn Bobby. Mówiłem ci o nim. I've never met him. Ale go nie znam. Where is he? Gdzie jest? W Hamilton w szkole z internetem. Dawno go nie widziałem. And you're sure nothing's wrong. Na pewno nic się nie stało. Nic, co dotyczy ciebie. I shall not bother you then. Więc nie przeszkadzam. I didn't mean it like that. Przepraszam. You and Margaret saved me some chicken. Zostawiłyście mi trochę kurczaka. Feet and feet. Dzioby i pazury. When was this taken? Kiedy je zrobiono? A few years ago, maybe 6 or 7. 6-7 lat temu. Handsome family. Piękna rodzina. Z policji w Hamilton. Robert Brackenridge? Niestety. Najmłodszy Brackenridge. Poszukiwany od 3 dni. Mały Bobby. Trudno uwierzyć. Inspektor wie? Podejrzewam, że tak. Co zrobimy? Pomożemy mu. Dr. Ogden? Dr. Ogden? Miss Hart. Dzień dobry. Should I inquire? Mam pytać? I'm testing for poisons. Szukam trucizny. Last night's dinner. We wczorajszej kolacji. And have you found any? Udało się? No. Nie. Were you expecting to? A powinno? I don't know. Perhaps. Nie wiem. Może. It was prepared for us by Kolację przygotowała nasza sąsiadka. The beef does look a little overdone. Spiekła wołowinę. And you think your neighbor's in the business of... Sąsiadka próbuje was otruć? Well, she did think that William... Podejrzewała, że William zabił jej męża. I see. Rozumiem. But it appears that... Ale chyba poniosła mnie wyobraźnia. Sir? Inspektorze? Jestem zajęty. Nie słyszał pan? Muszę iść. Cholerna Margaret. Słucham? Mam wrócić do domu na lunch. Zapomniała, że pracuje. Co jest tak ważne? Mamy gościa. Tato? To Bobby. Rodzinka znów razem. Cudownie, prawda? Robert, wstań. I want to know why you're here. Co tu robisz? I came home to see my family. Odwiedzam rodzinę. Nie kłam. Did you do it? Zrobiłeś to? You're talking about doing. O czym mówicie? No, I didn't. Nie. That's not what the police are saying. Policja twierdzi inaczej. Did you believe them over me? Wierzysz im, nie mnie? What's going on here? Co się tu wyprawia? Powiedz. The Hamilton police tell me that zdaniem policji w Hamilton nasz syn zabił innego chłopaka. Bobby? Biliśmy się, ale go nie zabiłem. Then why did you run from the police? Dlaczego uciekłeś? They have it in for me. Uwzięli się na mnie. They have it in for you. Why? Z jakiego powodu? Probably because of him. Pewnie przez niego. Probably because the police. A policjanci nie mają ciekawszych zajęć. Why did you run from the police? Bzdura, dlaczego uciekłeś? Czułem, że mnie obwinią. Jak widać, słusznie. I hurt him, but I didn't kill him. Zraniłem go, ale nie zabiłem. He attacked me and I napadł mnie i musiałem się bronić. Then let's go in and get this. Wyjaśnijmy to. No. Policja chroni Pascala. They're trying to blame me for what he did. Obarczą mnie jego winą. Jakiego Pascala? To on mnie wskazał. Dlaczego go chronią? Donosi im. I didn't do anything except get into a fight. Ja tylko wdałem się w bójkę, której nawet nie wywołałem. You are not surrendering him to the police. Nie oddasz go policji. I have to. Muszę. No, you don't. Musisz wesprzeć syna. Mówi, że jest niewinny. Uwierz mu. Margaret. He is staying here until zostanie, dopóki sprawa się nie wyjaśni. Well, that's good. To dobrze, ale nie musiałaś robić analizy chemicznej. Lepiej dmuchać na zimne. Może. I może przesadzamy.
Wydaje się szczera. W swojej pracy spotykasz wielu ludzi, którzy robią dobre pierwsze wrażenie. Rozmawiałeś z nim? Zaraz to zrobię. Sam nie da rady. Nie będzie sam. Dziękuję. What? It's all just a misunderstanding. To nieporozumienie. Dość poważne. Jadę do Hamilton, żeby to wyjaśnić. Na pewno nie sam. Przypominam, że ja tu wydaję rozkazy. Co trzy głowy to nie jedna. Jeśli jest niewinny, udowodnimy to. Ma pan wsparcie. Proszę z niego skorzystać. I'm in charge. Ale dowodzę ja. Mogę wybrać dodatki? Mr. Crabtree! Pan Crabtree? Mogę pomóc? Szuka pan czegoś? Nie, dziękuję. Chyba chciał pan wejść. Proszę się przyznać. Do czego? Nie rozumiem. Kim pani jest? Dorothy Ernst. Mam 26 lat i pochodzę z Windsor. Piszę 33 słowa na minutę. George, wszystko w porządku? Nie jestem pewna. Chciał wejść do środka. Obiecałam, że załatwię tę sprawę. Kim pani jest? Mówiłam. Nie wierzę pani. Chyba lepiej zrezygnuję. Dziękuję za wszystko. Zostajesz. Nie chcę państwa skłócić. Nie musisz, on świetnie sobie radzi. Zjedz lunch. Ja zaraz przyjdę. Przepraszam, ale najpewniej się mylisz. Ludziom mieszają się wspomnienia. Często to widzę. Nie zapomniałbym swojej porywaczki. Możesz mieć rację, ale nie musisz. Nie zwolnię Dorothy bez dowodu. To byłoby niesprawiedliwe. Dobrze, ale wiem, że mam uważać. Jeden z najlepszych klientów. Z kim przyszedł? Z kolegami. Leo i Stitchem. Myśleli, że tu rządzą. Miejscowi ich nie lubili. Jednym z nich był niejaki Pascal. Tak. Pascal Seifert. Przez jakiś czas chodził do tej szkoły dla bogaczy. Znał chłopaka, który zginął? Byli kumplami. Ten Lacroix sprawiał kłopoty? Zaczepiał młodego Brackenrida. Pańskiego syna. Widział pan tę bójkę? Nie. Nie wie pan, czy Bobby się bił. Tak twierdzi policja i Pascal. A on często tu wpada? Nie od czasu tej awantury. Wie pan, gdzie go znajdziemy? Jestem barmanem, nie niańką. Miałeś nie przyjeżdżać. Sądziłeś, że posłucham? Muszę pomówić z tym Pascalem. Miałeś nic nie zdradzać, Stubbs. Pozwól mi. Nie. Oskarża mojego syna. Muszę z nim pomówić. Nie wiem, gdzie jest. Chyba wyjechał. Dokąd? Nie mam pojęcia. No pięknie. Oskarżył mojego syna i zniknął, a ty nic nie wiesz. I tak bym nie powiedział. Zobaczymy. Chodźmy już. Nie mieszajcie się. Wszyscy jesteśmy policjantami. Wtykacie nos w cudze sprawy. Jak tak dalej pójdzie, skończycie w mojej celi. Nieważne, kim jesteście.
You must be Bobby. Ty pewnie jesteś Bobby. Who are you? A ty? Your father never said. Ojciec ci nie powiedział? About you. Nie o tobie. Who are you and what are you doing here? Kim jesteś i co tu robisz? I'm Nomi Johnston. Nazywam się Nomi Johnston. That doesn't mean anything. Nic mi to nie mówi. I'm your half sister. Jestem twoją przyrodnią siostrą. You. Ty. That's a laugh? Nie żartuj. I heard you're in some kind of trouble. Podobno masz kłopoty. I'm sure your father will get to the Twój ojciec na pewno to wyjaśni. He wants to turn Już zdecydował, chce mnie wydać. Where'd you come from anyway? Skąd się wzięłaś? I'll let your father explain. Ojciec ci wytłumaczy. Wątpię. Besides, it doesn't matter. I'm not Poza tym nie zostanę It's długo. Not a good idea for you. Lepiej nie uciekaj. Get out of my way. Zejdź mi z drogi. Nie. Move! No. Rusz się. Please, Bobby, Bobby przestań, natychmiast. Now. Nie zamierzaliście mi powiedzieć? Julia! Julia! Goldie! Widziałam, że wracasz. Smakowała wam kolację? Bardzo. Zabrałaś ją do pracy? Bo nie miałam dość. Did Mr. Murdoch like it? Mężowi też smakowało? So. Tak sądzę. Sądzisz? Yes, he did. Oh. Smakowało mu. Oh, good. Świetnie. How'd you warm it up? A jak ją podgrzałaś? I ate it cold. Nawet na zimno była przepyszna. Hot or cold. Zdolna z ciebie kucharka. Oh. Raymond did love my cooking. Raymond uwielbiał moje dania. Mówił, że go wykończą, ale mylił się. Well, let me take that off your hands. Pomogę. Oh my. Still a lot in there. Sporo zostało. I wonder what I should do to surprise you next. Spróbuję was znów zaskoczyć. Oh, that's hardly necessary. Nie trzeba. Muszę się czymś zająć. Tulu. Papa. He was no angel, your son. Pana syn nie był aniołem, doprawdy, ale nie życzę mu kłopotów. Chcieliśmy pomówić z jego kolegami, Stitchem i Leo. Chodził tu jakiś Pascal? Siefert, przez jakiś czas. Dlaczego odszedł? Nie było go stać na czesne. Miał tu kolegów? Przez jakiś czas, ale w tym wieku przyjaźnie nie trwają długo. To kolega pana syna. Sir, perhaps Watson and I should speak. My z nim porozmawiamy. Thank you. Dziękuję. Oi, you, come here. Chodź tu. What's your name, son? Jak się nazywasz? Leo Rollins, what do you want? Leo Rollins, czego chcecie? Powiedz, co zaszło przed tawerną. I already talked to the coppers. Gadałem już z policją, ale nie ze mną. I wasn't even there when it happened. Nie było mnie tam. About your friend, Stitch. A twój kolega Stitch. Answer the man. Where is he? Odpowiedz, gdzie jest? Where? Zniknął parę dni temu. Gdzie? Nie wiem. How about Pascal Seifert? A znasz Pascala Seiferta? Yeah. Tak. They're both gone? Zniknęli obaj? What do you know about the boy who was killed? Co wiesz o chłopaku, który zginął? Gerard, miejscowy. You know, they're saying Bobby Mówią, że zabił go Bobby Brackenridge. That's because he was. Bo zabił. Skąd wiesz? Nie było cię tam. I know that because I know Wystarczy, że znam Bobiego. Only matter time before something to była kwestia czasu. Go on, bugger off. Znikaj. Right, we need to find those two sharpish. Musimy znaleźć tamtych dwóch i pańskiego syna. Wiem, ale proszę pomyśleć. Gerard zginął, a tamci zniknęli. Jeden obwiniał mojego syna. Szukajmy ich. Bo to oczywiste. Zabił jeden z nich, a chce obciążyć Bobiego. Dlaczego zniknęli? To ich obciąża. Bo są winni. Hello? Hello? It's true.
Postać jest oparta na istniejącej osobie, ale nie znałem prawdziwego imienia ciotki Rhododendron. Już znasz. Pearl Smythe. Nawet jeśli to prawda, nie pomogę ci jej znaleźć. Dość wymówek. Pomożesz mi? Albo nie wyjdziesz stąd żywy. Dobrze. Powiem ci wszystko, co o niej wiem. Tyle mogę obiecać. Dziękuję. Przepraszam za to. Czasem nad sobą nie panuję. Co pan tu robi? To byłaś ty. To znaczy, co pan robi w mieszkaniu mojej siostry? Siostry? Amelia tu mieszkała. Już rozumiem. Wziął mnie pan za nią. Porwała pana? Zgadza się. To wariactwo, ale pasuje do niej. Nie wiedziałam. Przykro mi. Ona ma źle w głowie. Wszystko jej się miesza. Gdzie jest pani siostra? Naprawdę nie wiem. Uważa się za sierotę. A wychowała nas ta sama kobieta. A wasza matka? Aris Ernst? Zmarła przed laty. O co pani przyszła? Sprawdzić, czy wróciła. Często znika, ale zawsze wraca. Nie tym razem. Nie. Zabawne, że przyszliśmy o tej samej porze. To prawda, że Pascal jest kapusiem? Kim? Donosi policji. Nic o tym nie wiem. I teraz ten donosiciel oskarża mojego syna. Nie było mnie tam, ale to możliwe, tak. Gdzie oni są? Nie wiem. Lepiej odpowiedz. Inspektorze? Sprawdźmy, co powie panu. Martwi się o syna. To żadna wymówka. Wiem. Dlaczego tam ci uciekli? Bali się Bobiego. Ścigał Pascala za rozmowę z policją. Gdzie są? Nie wiem. Powiedz. Chyba, że chcesz, by wcześniej znalazł ich ojciec Bobiego. Przy Fulham Road stoi kuźnia. Tam się ukryli? Tak sądzę. Jedźmy. My zaczekamy tutaj na wypadek, gdyby wrócili. Jasne. Okłamał pan inspektora? Tak. Fulham Road. On nas też okłamał. To znaczy, barman nie powiedział nam o Pascalu, inspektor wiedział wcześniej. Od kogo? Nie wiem. Porozumiewa się z synem? Oby nie, ale zachowajmy czujność. Goldie, Julia, jak się masz? Nie widuję detektywa. Wyjechał służbowo. Rzadko odpoczywa. Mój Raymond korzystał z każdej okazji. Przepraszam za dwuznaczność. Pewnie czujesz się samotna. Mam sporo zajęć. Wątpię. Wpadnę wieczorem na plotki. Jestem naprawdę zajęta. Ani słowa więcej. Zabawimy się. Hello?
Jest tu kto? Bloody Murdoch. Cholerny Murdoch. Indeed. No tak. Cover any other possible exits. Proszę im odciąć drogę ucieczki. Toronto Constabulary, a word. Policja Toronto, porozmawiajmy. Seat. We need a word. Siadajcie i mówcie. Gerard was a friend of mine. Gerard był moim kolegą i sąsiadem. Widywaliśmy się nawet, jak uczyłem się w akademii. Porządny chłopak. Boczył się, ale gdy odszedłem, znów się zakumplowaliśmy. Bo już nie trzymałem ze snobami. Gerard i Robert Brackenridge się lubili? Nienawidzili się. Dlaczego? Po prostu. Brackenridge obnosił się z niechęcią. Gerard miał go za pajaca. Wyśmiewał jego ojca, policjanta. Byłeś świadkiem ich bójki. Tak. Gerarda mógł zabić ktoś inny? Nie. Wszystko widziałem. Bobby tłukł na oślep. Przestał dopiero, gdy tamten się już nie ruszał. Uciekliśmy, bo powiedział, że może nas spotkać to samo. Baliśmy się, że będzie nas ścigał. Zapytam ponownie. Brackenridge jest niebezpieczny? Niektórzy się tacy rodzą. To nie ich wina. Wierzycie im? Wydali się szczerzy. Mój syn zatłukł chłopaka na śmierć. Bójka na pewno wymknęła się spod kontroli. Prawdy dowiemy się tylko od pańskiego syna. Wie pan, jak się z nim skontaktować? Wyglądam na magika? Nie mam pojęcia. Skąd pan wiedział, że Pascal Seifert był świadkiem? O czym pan mówi? Pytał pan o niego, barmana. Skąd pan znał to nazwisko? Wracam do domu. Na pewno. Wy możecie zostać, ja znikam. A my jedziemy za nim. Pasuje mi? Może być. Sprawa wyjaśniona? Gdzie on jest? Musi ponieść konsekwencje. Zejdź mi z drogi. Bobby, uciekaj. Szlak. Nie powinnaś. Nie wierz obcym. Twój syn mówi, że jest niewinny, więc pozwoliłaś mu uciec. To lepsze niż oddać go policji. Policja już go szuka. Są uzbrojeni. To nasz syn. Próbuje ratować mu życie. Porozmawiamy później. A ty dokąd? Idę z tobą. Nie mieszaj się. Zrobił to? Nie wiem wszystkiego. Czyli mógł. Zostań z Margaret. Proszę. Well,
Jeśli to ona, dlaczego się ujawniła? To porywaczka i wariatka. Masz pewność, że to ona? Niby nie, chociaż nie wierzę w historię z bliźniaczką. A jeśli skrzywdzi Effie? Porywaczka ukazywała mi gorące uczucie. Często mi się to zdarza. Dzielnie to znosisz. Słucham. Ktoś widział chłopaka. Gdzie? Przy Station Street. Boże. Detektywie? Tak, widziano go. Pójdę z George'em. Proszę znaleźć inspektora. Dostanę nagrodę? Widziała go pani czy nie? Tak. Dokąd szedł? Nad rzekę. Dziękuję. A nagroda? Inspektor mówił coś o Bobim? Rzadko ze mną rozmawia. Ale wspomniał, że kiedyś często wędkowali. Sprawdźmy to. A jak ich znajdziemy? Wykonamy swoją pracę. Goldie, przyszłam. Wybacz, mam plany na wieczór. Jasne. Rozumiem. Wszystko dobrze? Tak. Na pewno? Jasne. Pójdę już. Nic ci nie jest? Czuję się samotna bez Raymonda. Byliśmy tacy szczęśliwi. Ale nie chcę wam przeszkadzać. No, come in. Wejdź. Oh no, I don't want to be a bother. Narzucam się. You hardly are that. Come. Nie, zapraszam. Thank you. Are you sure? Na pewno? Yes. Thank you. Dziękuję. You know, you and your husband are the Jesteście moimi jedynymi przyjaciółmi. Ever since Raymond. Od kiedy Raymond? But enough about him. Wystarczy o nim. He's dead. Został dawno pochowany. Prawda? Yes, I suppose. Tak sądzę. I suppose it's time that I put my past. Czas pożegnać się z przeszłością. Or should I say, również naszą wspólną. I thought I'd find you here. Czułem, że cię tu znajdę. Don't move, son. There's police all around. Zostań. Wszędzie pełno policji. A mają cię za groźnego zbiega. Ze mną jesteś bezpieczniejszy. Where are you two off to? Dokąd to? You're in Toronto now. This is our business. Toronto to nasza sprawa. Nie sądzę. Weszliście na mój teren w Hamilton. Słucham. Nie pozbędziecie się mnie. After you. Pan pierwszy. I don't want to go to jail. Nie chcę iść do więzienia. Co zaszło? Gerard ciągle się czepiał. Pobiliście się. W barze. A na zewnątrz? Czekałem na niego. Uderzył głową o kamień. Nie chciałem go zabić. Uciekłeś przed policją. Bałem się. Zastraszyłeś kolegę. Tak. It's not my fault what happened. To nie moja wina. In the eyes of the law, it was. A jednak, wobec prawa. If
thought you'd say that. Wiedziałem, że tak powiesz. I should have never come home. Nie powinienem wracać do domu. Zostań. Why shouldn't I? Po co? You want to throw me in jail? Chcesz mnie wsadzić za coś, co nie jest moją winą. Go ahead, father. Proszę, zrób to, jeśli chcesz. Throw me in jail, if that's what you want to do. He's letting him get away. Let him handle this. Pozwoli mu uciec. Załatwi to. He's a murderer and I hold rank. Nie, to morderca. Jestem wyższy rangą. Might be wise if you left this to us, lads. Zostawcie to nam. Goodbye. I can't let you go. Żegnaj. Nie puszczę cię. Let me go. Puść. Nie mogę. Please, please let Błagam. Me go. I can't let you go. Nie. I'll do everything I can to Pomogę ci ze wszystkich sił, ale nie uciekniesz. Prokurator nie oskarży go o morderstwo. To dobrze. Co by pan zrobił? Wszystko, żeby ochronić syna. Szkoda, że nie wystarczyło. Gdzie Nomi? Wysłała mi ją do domu. To nie jej sprawa. Gdzie on jest? Murdoch go spisuje. Zostanie w Toronto. Pójdzie do więzienia. Musi ponieść konsekwencje. Co go czeka? Nie zawiśnie. Wciąż jest młody. Gdybym pozwolił mu uciec, mógłby zginąć. Tak mi przykro. William? Julia? Mrs. Huckabee. Pani Huckabee. Call me Goldie. Mów mi Goldie, jak wszyscy. Napij się. William nie pije. Biedak. Biedna ja. Oh, William. Fabulous news. Mamy dobre wieści. Goldie znalazła naszego pelikana. Jakoś trafił do nas. Pewnie wziął go Raymond. Zdarzało mu się zabrać coś, co wpadło mu w oko. Wersja polska Ayuno SDI Group. Tekst Olga Dowgierd. Czytał Daniel Załuski.